Cześć moi drodzy, witam Was na kanale Vlog Mama i dzisiaj szybciutko chciałabym Was zaprosić na recenzję wózka spacerowego Queenie's Up Extra. Na samym początku chciałam zaznaczyć, że jest już dostępna wersja Queenie's Up Extra 2, która składa się w jedną całość. Tutaj natomiast niestety, albo stety, jak kto woli, wózeczek składa się w dwie części, czyli osobno stelaż i osobno siedzisko. Przejdźmy w takim razie najpierw do plusów tego wózka. Przede wszystkim plusem jest jego design oraz jego waga. Wózeczek jest bardzo lekki, bardzo zgrabny. My chcieliśmy mieć właśnie wózeczek trzykołowy i dlatego taki też wybraliśmy. Bardzo fajny jest też hamulec, który blokuje oczywiście obydwa koła. Z prawej strony się go blokuje, z lewej odblokuje. Plusem kolejnym jest to, że wózek jest bardzo skrętny, bardzo dobrze się go podbija, na przykład pod krawężnik. Kolejnym plusem jest tapicerka, która jest zdejmowana, można ją prać, bardzo łatwo się ją czyści. I oczywiście ważne, co dla nas było ważne, że można jeździć przodem bądź też tyłem do kierunku jazdy. Oczywiście do wózeczka można sobie dokupić pałąk zabezpieczający bądź też parasolkę. Tutaj niestety z przykrością stwierdzam, że i pałąk i parasolka, te gadżety są dość drogie, jeżeli chodzi akurat o ten model. Kolejnym plusem jest oczywiście budka, która jest naprawdę bardzo duża i prawda jest taka, że ten parasol przeciwsłoneczny nie będzie Wam potrzebny, dlatego że ta budka właśnie dość dobrze osłania praktycznie połowę naszego dziecka. Do zestawu oczywiście jest też folia przeciwdeszczowa. No i przede wszystkim jego waga, to że zajmuje bardzo mało miejsca w bagażniku, przynajmniej stelaż, no bo tutaj, tak jak powiedziałam wcześniej, ta tapicerka zostaje tak jak po prostu jest, bardzo łatwo się go składa, a jeżeli chodzi o rączkę, to ta wysokość akurat dla mnie była idealna. Aczkolwiek jeżeli ktoś jest trochę wyższy, to polecałabym po prostu podejść do jakiegokolwiek sklepu, który ma w swoim asortymencie właśnie takie wózeczki i po prostu się przymierzyć. Nasz wózek kosztował 780 zł, jak dobrze pamiętam, i został kupiony na aukcji na Allegro. Teraz przejdźmy już do tych gorszych rzeczy, czyli do minusów. Po pierwsze, brak torby. Tutaj niestety to jest bardzo duży minus, ze względu na to, że torba, którą my posiadamy, to jest torba uniwersalna i co prawda ona pasuje, ale niestety w związku z tym, że to jest wózek trzykołowy, ona jest, jeżeli jest mocno zapakowana, no to może się zdarzyć po prostu, że ona przeciąży ten wózek do tyłu w momencie, kiedy tapicerka jest skierowana przodem do kierunku jazdy. Kolejnym minusem, właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, jest wysokość tej rączki. Dla kogoś, kto jest wyższy tutaj, to nie będzie, wydaje mi się, odpowiedni wózek, dlatego że nie ma regulacji właśnie wysokości tej rączki, co mogłoby być tutaj przydatne. Kolejnym minusem jest to, że niestety ta tapicerka nie ma żadnego materacyka. Taki materacyk możemy sobie dokupić sami na przykład jakiejś właśnie aukcji internetowej, bądź też na Dawanda. To są oczywiście rzeczy, które są najczęściej szyte ręcznie na zamówienie, tak więc tutaj też możecie sobie dobrać przy okazji i materiał, i kolorystykę, także tutaj jakby to już zależy oczywiście od Was, co jest, wydaje mi się, dużym plusem. No i kolejny minus to to, że na ten pałąk przede wszystkim nie ma żadnej właśnie ochronki, tutaj też trzeba by było sobie taką ochronkę uszyć, no i przede wszystkim nie ma go jakby w oryginale, w komplecie, ten pałąk trzeba sobie też dokupić i nie są to niestety tanie gadżety. Kolejny minus to to, że jeżdżąc przodem do kierunku jazdy mamy trzy kąty nachylenia oparcia, natomiast jeżdżąc tyłem do kierunku jazdy te kąty nachylenia oparcia są już tylko dwa i ten, który jest aktualnie ustawiony, to jest właśnie ten, powiedzmy, najbardziej na siedząco. Kolejny minus to bardzo, bardzo mały koszyk na zakupy, ale jest to wózek spacerowy, przeznaczony raczej na takie, nie wydaje mi się, duże zakupy. My akurat do naszego kosza mieścimy kocyk i ewentualnie nasze nosidełko, które bardzo często wozimy właśnie w tym koszyku. No i chyba już ostatni minus to to, że wózek składa się właśnie w dwie części, a nie w jedną całość. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, teraz już ta wersja Queenie's Up Extra 2 jest już składana w całości. Tutaj wózeczek przybiera bardzo małe kształty, ale niestety stelaż jest osobno i tapicerka również jest osobno. Generalnie po dwóch miesiącach użytkowania tego wózka mogę Wam powiedzieć, że jestem z niego bardzo zadowolona. Wózeczek jest bardzo lekki, bardzo wygodny. Dla niektórych może wydawać się tutaj być mało miejsca, ale wydaje mi się, że to wystarcza. Takie spacery gdzieś, powiedzmy, dojechać gdzieś tylko,
a nie na takie całodniowe wypady z dzieckiem, to wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. Zapomniałam tylko jeszcze dodać, że tutaj dla takich mniejszych dzieciaczków, które jeszcze nie chodzą, tylko siedzą, jest też tutaj regulacja podnóżka. Można sobie go schować, bądź też po prostu wyciągnąć w bardzo, bardzo łatwy sposób. Kolorystyka też wydaje mi się być całkiem fajna, ale tak jak powiedziałam, no tutaj jest, mamy możliwość na całe szczęście zamówienia sobie bądź też uszycia właśnie takiego materacyka, który sprawi, że ten design troszeczkę się ożywi. My jeszcze nie jesteśmy posiadaczami takiego materaca, ale gdzieś tam w planach to jest. Materac po prostu spowodowałby, że ten wózek stałby się taki bardziej, żeby bardziej kolorowy, ale jeżeli ktoś nie lubi takiej pstrokacizny, no to wydaje mi się, że takie rozwiązanie jemu wystarczy. Dokupiliśmy pałąk ze względu na to, że Mikołaj nie lubi jeździć w pasach, chociaż te pasy są tutaj bardzo fajnie zamontowane i tak naprawdę wystarczają. Nie wszystkim będzie potrzebny ten pałąk, my dokupiliśmy i jestem z tego właśnie zakupu bardzo zadowolona. Poza tym wózek bardzo dobrze sprawuje się na kostce brukowej. Jest troszkę głośny, to jest jego minus, zdecydowanie tak. Ale jeżeli waszemu dziecku to nie przeszkadza i dziecko spokojnie w wózeczku sobie może spać przy okazji jakiejś tam dziennej drzemki, to wydaje mi się, że naprawdę nie będzie to dla was większego problemu. Bardzo fajnie się prowadzi, jest lekki, jest skrętny. Ja powiem wam szczerze, że jestem z niego bardzo zadowolona, Mikołaj się w nim nauczył siedzieć, jest mu bardzo w nim wygodnie. Siedzi, nie ma z tym żadnego problemu. Wózka używamy codziennie na dojazdy do przedszkola, na jakieś tam chodzenie po mieście, także naprawdę wózek jest używany dość często. Jeżeli chodzi o same koła, są to koła piankowe. Po na przykład jakichś lasach albo po jakimś piaszczystym terenie, czy tam kamienistym raczej nie pojeździcie, ale na takie wypady po mieście, czy tam po sklepie, to wydaje mi się, że ten wózek będzie odpowiedni. To tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Mam nadzieję, że taka krótka recenzja naszego Queenie Zap Extra wam się podobała. Jeżeli tak, oczywiście pamiętajcie, żeby dać kciuka do góry. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to oczywiście zapraszam was do tego serdecznie i zaglądnijcie na naszego fanpage'a na Facebooku oraz na Instagramie. Do zobaczenia!